Tramwaj, kierunek Gagarina. Witam Was tutaj, cześć i czemu Zanosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z Tramwaj, kierunek Gagarina. Konkretnie pierwszy materiał i pierwszy film o tej inwestycji. Może pokrótce trochę opowiem, bo przystanek krańcowy tej inwestycji, jakże długiej, jest przystanek Sielce. I tutaj będzie właśnie peron końcowy, tak to bym nazwał, przystanek końcowy, nietypowy jak na tramwaje warszawskie, bo to będzie peron wyspowy, przystanek na środku będzie, po bokach będą tramwaje podjeżdżać, co oznacza, że tutaj tylko i wyłącznie tramwaje dwukierunkowe będą mogły podjechać i oczywiście tak to będzie wyglądać mniej więcej samo, jak jest aktualnie na pętli Winnica. Bezpośrednio przed przystankiem będzie krzyżownica z rozjazdami, gdzie tramwaje będą mogły rozjechać się na obydwa przystanki. Dokładnie mniej więcej w tym rejonie właśnie to będzie zlokalizowane i tutaj będzie się to rozjeżdżać. Jak widzicie, jest tutaj dosyć dużo rur, a torów nie ma. To jest oczywiście nie bez powodu, tak tutaj wszystko wygląda, ponieważ powiem Wam może trochę jak o czym właściwie ta inwestycja jest. Bo tutaj ja bym powiedział mimo wszystko, że torowisko tramwajowe, które jest w tej znacznej długości kilometra, jest robione przy okazji. W ramach tego odcinka wybudowane zostanie zielone torowisko o długości ponad 1 km. Ciąg się wzdłuż ulicy Gagarina od ulicy Sułkowickiej do ulicy Czerniakowskiej. Inwestycja obejmować będzie także budowę komfortowych przystanków oraz terminalu tramwajowego przy ulicy Czerniakowskiej. Co ważne, jest tutaj dużo ścieżek rowerowych i wszystkie ścieżki rowerowe, tak jak tutaj teraz na przykład lecimy, będą zlokalizowane po lewej stronie. Część drzew zostanie przez to wycięte, ale spokojnie jeszcze więcej zostanie zasadzonych, a te i tak, które są wycinane, zazwyczaj są w kiepskim stanie, więc spokojnie nowych drzew będzie tutaj więcej niż tych, co zostało wyciętych, także według mnie podejście jest bardzo dobre, ale ścieżka rowerowa będzie tylko po jednej stronie ulicy, natomiast na drugą stronę ulicy, aby rowerem dało się mimo wszystko sensownie dojechać, przy prawie każdym przejściu dla pieszych, jak i również skrzyżowaniu, będzie przejazd rowerowy i zjazdy również na ulicę, tak żeby się dało sensownie i w pełni legalnie wszystko wykonać. Wybudowane zostanie również nowe chodniki oraz ścieżki rowerowe. Pasażerom, którzy korzystać będą z tego odcinka nowej trasy tramwajowej, zapewniamy szybki, priorytetowy przejazd tramwajem za sprawą zastosowania tam nowoczesnego systemu sterowania ruchem. Przebudowane zostanie także instalacje podziemne i drogi. Tak, tutaj co ważne, to jesteśmy od drugiej strony, czyli od przystanku spacerowa. Tramwaj na Gagarina nie uwzględnia budowy jakkolwiek połączenia z infrastrukturą tramwajową, która aktualnie istnieje. I oczywiście wiąże się to z tramwajem do Wilanowa. I tutaj wszystkie przystanki na spacerowej na przykład będą robione w ramach kontraktu na tramwaj do Wilanowa, a nie tramwaj na Gagarina. To już są zupełnie inne inwestycje i dokładnie w tym mniej więcej miejscu zaczyna się dopiero budowa tramwaju na Gagarina. Jak widzicie, aktualnie tutaj są trzy pasy jezdni. Oczywiście ruch jest przerzucony teraz tymczasowo na jedną jezdnię, ale tutaj były poprzednio trzy pasy. Po przebudowie będą dwa pasy w jedną i w drugą stronę i z tego co zauważyłem, nie jest przewidziane, aby były tutaj bus pasy. Co ważne, przystanki autobusowe będą mniej więcej w tych samych lokalizacjach, gdzie są aktualnie. Natomiast przystanki tramwajowe, no nie będą tak często. Będzie jeden przystanek tylko tramwajowy na całej trasie i oczywiście przystanek końcowy przy Czerniakowskiej. Przystanek tramwajowy, zaraz zobaczycie zresztą go, gdzie mniej więcej się znajduje. Jest nowy, takiego w ogóle jeszcze nie było i oczywiście jest to powiązane z tym, iż ten tramwaj ma tutaj być szybki, z szybkim dojazdem do centrum, a jeżeli się zlikwiduje jeden przystanek, no to jedno zatrzymywanie jest oczywiście mniej. Wszystkie skrzyżowania samochodowe nie zostaną, część zostanie zmieniona tylko na przejścia dla pieszych lub w ogóle w tych miejscu nie będzie świateł, także tak to mniej więcej zostanie zmienione, a przystanek właśnie, o którym mówiłem, będzie się zaczynać mniej więcej w tym rejonie. Za chwilę zobaczycie, jak się nazywa, a co ważne, do tych przystanków będzie naprawdę wygodne dojście z jednego końca przystanku, jak i również z drugiego. Sielecka, taki będzie przystanek tutaj się nazywać, także trochę inaczej niż aktualnie to tutaj było. Ale jeszcze może trochę informacji na temat tego, co tu właściwie będzie realizowane. W ramach inwestycji inżynier kontaktu nadzorować będzie dwa zadania. Zaprojektowanie i budowę trasy tramwajowej, a także zaprojektowanie i budowę nowego kolektora ściekowego. I to jest według mnie ważniejsza nawet rzecz i główna mimo wszystko trasa inwestycji i aktualnie to jest właśnie realizowane, no bo jednak kolektor ściekowy jest pod ziemią, a tramwaje w większości są na górze. Oczywiście pomijając wszelkiego rodzaju
okablowania i zasilanie, które też jest oczywiście na dole z odwodnieniem torowiska. Wraz z budową tramwaju z miejskim przedsiębiorstwem wodociągowym i kanalizacji wybudujemy bowiem nowy kolektor ściekowy o średnicy 2,8 metra i długości 1,2 metrów. Długość budowa kanału przyczyni się do podwyższenia bezpieczeństwa systemu kanalizacji w czasie m.in. intensywnych opadów atmosferycznych. Obie inwestycje wymagają skoordynowanych robót naziemnych i podziemnych, właśnie dlatego zdecydowaliśmy się na wspólną realizację. Umowę zawarło Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji oraz Tramwaje Warszawskie z firmą Aegis Poland. Wartość umowy wynosi 4 345 000 polskiego golda. Wykonawca będzie miał na realizację 41 miesięcy, z czym to jeszcze było oczywiście brane pod uwagę z całym projektowaniem. Tutaj teraz, co Wam pokazuję, to w tym miejscu właśnie jest ścieżka rowerowa budowana, a tutaj możecie mniej więcej zobaczyć, jak już jest aktualnie przekładany cały system tej kanalizacji, rur, kabli i śrubowodów i wszystkiego tutaj, co wcześniej było, aby nowy kolektor mógł powstać w tymże rejonie. Także najpierw musi być wszystko przełożone, a dopiero później musi być układane. Także cała inwestycja mniej więcej pewnie za rok, półtora będzie gotowa. Dokładnych dat po prostu nie pamiętam w tym momencie, ale pewnie w kolejnym materiale, który się pewnie pojawi z tej inwestycji za miesiąc lub dwa, zobaczycie. Tutaj mniej więcej za drzewami możecie zaobserwować już, gdzie będzie nowa ścieżka rowerowa i bym powiedział, że szybko im to idzie. Chodnik nowy już jest z drogami dla osób niedowidomych, niewidzących. Niedowidzących i niewidomych, to ostatnio już właśnie zrobiłem ten przekręt w tym materiale. Pamiętam, że już mi tam pisaliście, że trochę tutaj poprzekręcałem. A tutaj macie jeszcze taki przelot bezpośrednio z lotu ptaka, abyście mogli zaobserwować, jak to wszystko wygląda, jak cała budowa aktualnie się tutaj toczy. To nie jest długa inwestycja, tak jak mówiłem. To jest tramwajowy, ledwo kilometrowy odcinek. Ale faktycznie to według mnie dosyć dużo usprawnia i to jest początek trasy dalej na Siekierki. Czy kiedykolwiek powstanie ta trasa na Siekierki? Oczywiście. Pytanie tylko kiedy, jak pieniądze się na pewno znajdą i prac projektowych jeszcze nawet na tamten odcinek nie ma. Wiemy mniej więcej, jak jest planowane, żeby pojechało, ale nie ukrywam, że to jest dobry początek. Czy dużo osób będzie korzystać z tej odnogi? Raczej wątpię, chociaż dużo jest osiedli w tej lokalizacji. Jednakże sądzę, że dopiero kiedy powstanie dalszy odcinek, który będzie budowany najprawdopodobniej za jakieś 10-15 lat, to faktycznie będziemy mogli się już cieszyć z pełnoprawnej tutaj nowej odnogi tramwajowej na dole. Ale według mnie to dobrze, że jest tutaj planowane już od razu coś na przyszłość razem z wodociągami, bo dzięki temu już będą nawet te dwa nowe przystanki z nowym końcem, to pewnie tylko jedna linia tramwajowa będzie dojeżdżać, ale to nie zmienia faktu, że i tak to jest bardzo duża zaleta, bo nawet zjechanie tutaj tramwajów już będzie przyczyniać się jakąś dużą zaletą. Tym bardziej, że tutaj bardzo dużo jeździło poprzednio autobusów i dużo osób wtedy jechało na górę w kierunku centrum. Także teraz jak to się zmieni, to będzie według mnie całkiem nieźle. Oczywiście przelot taki, tak jak teraz lecimy, jest nad całą inwestycją. Tu jest mniej więcej przejazd z jednej na drugą jezdnię. I tutaj prace też mogły się zmieniać w ostatnim czasie, bo tutaj na bieżąco trwają prace, w zależności od tego, co potrzebują. Przystanki autobusowe zostały w miarę utrzymane, to trzeba im przyznać. I głównie tutaj jest skupiony ruch autobusowy, żeby mógł cały czas się odbywać, bo jednak, tak jak powiedziałem, tutaj dosyć dużo osób mieszka w okolicy i korzysta z tych autobusów. Największą, jak dla mnie przynajmniej osobiście, zaletą tej inwestycji jest to, iż tutaj się pojawiam w końcu ścieżki rowerowe, bo to była czarna dziura na mapie rowerowej, od Spacerowej do Czerniakowskiej. Właśnie w tym miejscu brakowało bardzo tego przejazdu rowerowego, a to było oczywiście spowolnione i nierealizowane, ponieważ wiadomo było, iż ta inwestycja, którą teraz właśnie widzimy, jest planowana tutaj do realizacji. I teraz jak po prostu to będzie wszystko zrealizowane, no to będzie się łączyć. Tutaj mniej więcej widzimy, jak domyślam się, przekrój tego kolektora, jak widzicie, dosyć dużo to jest. I to będzie wszystko znajdować się pod ziemią, także w kolejnych materiałach spokojnie będziemy widzieć mniej więcej, jak tutaj zmieniają się prace przy tej inwestycji i co tu się właściwie nie dzieje. Także bym powiedział, że możecie dosyć dużo ciekawych materiałów zaobserwować już w najbliższym czasie z tejże również inwestycji. Mam nadzieję, że taki film Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę.
Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, właśnie kolejny z Tytan Wojna Gagarina, zostawcie łapkę, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek. I co dużo nie mówić, mam nadzieję, że zobaczymy się już niedługo w kolejnych materiałach na moim kanale. Jeszcze będzie jeden film z Tytan Wojna Gagarina z tych samych zdjęć mniej więcej. Z tego samego dnia zdjęciowego, ale bez tych samych ujęć, gdzie zobaczycie mniej więcej przelot po prostu na jednej płaszczyźnie prosto w kierunku Czerniakowskiej od Spacerowej, abyście mogli mniej więcej rozeznać się, jak to wygląda, ale już bez mojego gadania, bo tutaj domyślam się, że mieliście go już wystarczająco. Tu, tak jak mówiłem, właśnie w tym miejscu mniej więcej całkiem dobrze widać ścieżkę rowerową i jak ona się tutaj ciągnie, dzięki czemu możemy mniej więcej zobaczyć, że faktycznie ona bardzo jest pokręcona przez to, żeby nie usuwać jej dużej ilości drzew. Oczywiście część musiało zostać wyciętych, no bo nie dało się to idealnie przeprowadzić, ale i tak to, jak lawiruje tutaj ta ścieżka rowerowa na tej całej trasie, to według mnie, no, nieźle im się to udało. Naprawdę nieźle. I trzeba się cieszyć, że faktycznie wyszło tak, jak wyszło. A tak jak tutaj widzicie teraz w tym miejscu, to już jest inna inwestycja, czyli tramwaj do Wilanowa będzie uwzględniać przebudowę tego całego skrzyżowania i to się będzie dziać najprawdopodobniej już w sierpniu. Rozpocznie się budowa tramwaju do Wilanowa. Tak sierpień, lipiec, jakoś pewnie ten przełom, coś tam zobaczymy. Oczywiście spekuluję, bo dokładnych dat nie mam jeszcze od tramwaju warszawskiej, zresztą domyślam się, że oni sami jeszcze się zastanawiają, kiedy się rozpocznie, ale wszystkie prace papierowe aktualnie z dokumentacją aktualnie przebiegają, więc to nigdy tak nie jest, że się nic nie dzieje na budowie. Tak samo jak przy zajezdni Nopol. Do zobaczenia. Cześć!